Głos zabierze pan poseł Krzysztof Bosak w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Pani Marszałek, z niepokojem przyjmujemy informację o tak gwałtownym podnoszeniu akcyzy. Przede wszystkim chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że polityka podatkowa powinna kierować się jakimś planem. Nie powinno być tak, że rynek zaskakiwany jest zmianami struktury akcyzy, zaskakiwany jest drastycznymi podwyżkami podatków, dyktowanymi, jak wszystko na to wskazuje, wyłącznie celami budżetowymi. Właściwie trudno dopatrzyć się w tym, co proponuje Ministerstwo Finansów, jakiejkolwiek logiki. Można zauważyć, analizując stanowiska eksperckie, że właściwie wszystkie istotne organizacje gospodarcze krytykują to, co zaproponowało Ministerstwo Finansów. Wypowiedział się w tej sprawie m.in. Instytut Gospodarki Rolnej. Pozwolę sobie przytoczyć tylko kilka argumentów. Po pierwsze, uderzenie w producentów, a więc ważna branża polskiej gospodarki, plantatorzy tytoniu. Zwrócenie uwagi, że już w tej chwili jesteśmy wśród 10 państw Unii Europejskiej z najwyższą stawką procentową. Ponadto naruszenie równowagi cenowej panującej na rynku i wypracowanej w drodze dostosowania się do obecnej struktury podatków, podatku akcyzowego nałożonego przez ministerstwo. No i fundamentalne pytanie, skąd właściwie ta zmiana struktury podatku? Instytut Gospodarki Rolnej, a także inne organizacje słusznie tutaj zwracają uwagę, na przykład Łotwy. Jeżeli rzeczywiście Ministerstwo Finansów motywowane jest potrzebami sfery dochodowej budżetu, no to Łotwa jest przykładem, że można podwyższyć akcyzę kwotową przy jednoczesnym obniżeniu tej części procentowej i mieć wzrost dochodów. Przypomnijmy, że na Łotwie był to wzrost dochodów mniej więcej 3 razy powyżej prognozowanych oczekiwanych wzrostów dochodu. Nie jest to wyłącznie kwestia jednego stanowiska. Mogę tu wspomnieć również stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej, stanowisko Fundacji Republikańskiej, którą cytowałem, raport z 2011 roku w tych właśnie sprawach, ale stanowisko z 19 listopada 2019 roku, które również wskazuje na to, że ta zmiana struktury jest po pierwsze nieprzewidywalna, po drugie może być niebezpieczna. Także zwracamy tutaj uwagę na to, że takie rzeczy powinny być konsultowane i powinny przede wszystkim być planowane na wiele lat do przodu, żeby nie zaskakiwać polskich producentów tego typu trikami, jakie tutaj zastosowało Ministerstwo Finansów. Klub Konfederacji, oczywiście koło Konfederacji będzie głosować przeciw temu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. I pan poseł.